Z nami Japa, czyli Daniel Utkowski. Daniel, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wrócę do tego, o czym rozmawiałem z twoim jutrzejszym rywalem, czyli do twojej słynnej walki z Maximusem, bo myślę, że jeżeli takiego faworyta jak Maximus posyła się na deski, to z jednej strony można czuć niedosyt, że gdzieś tej walki się nie wygrało, ale jednak z drugiej myślę, że wtedy albo i po czasie dotarło do ciebie, jak wielu osób uznanie zdobyłeś tym, jak pokazałeś się w tamtym pojedynku. Tak na to patrzysz z perspektywy czasu? Znaczy ja na to patrzę, ja wiedziałem co potrafię i że mam po prostu siłę i po prostu od samego początku mówiłem, że to jest rywal dosyć ciężki, był pod względem, że był po prostu w kilogramach dużo cięższy ode mnie, tak, bo 11 kilo, no i doświadczenie, no to już w ogóle była przepaść, tak, nikt na mnie nie stawiał, ale ja po prostu wiedziałem, że jak trafię, no to będzie po prostu, no poczuję to, tak, no bo siłę po prostu uderzenie mam. I z perspektywy czasu, no co, no jest niedosyt, wiadomo, tak, no ale brak mu po prostu tak naprawdę, teraz myślę, że tego obycia takiego ringowego, bo gdy leżał, to zamiast po prostu uspokoić się, żeby po prostu przejść do kontrataku, tak, żeby dokończyć to po prostu, co zacząłem, no to już brakło tlenu, tak, no bo po prostu opanować te emocje, które tam są, towarzyszą w tym małym ringu i po prostu na gołe pięści, no to jest naprawdę bardzo dużo adrenalina i ciężko jest nad tym zapanować, tak, na tej zasadzie. Ale było pewnie tak, że ludzie do ciebie podchodzili i gratulowali ci tej postawy. Ja to też widziałem na własne oczy, dlatego o tym mówię. Tak, tak, tak. No, gratulowali. No, ja uważam, że no, nie ma czego. No, nie ma czego. Może teraz będzie więcej, po prostu, że będę mógł po prostu więcej pokazać, tak? No zobaczymy. A czy to prawda, że gdy ty wysyłałeś, jeżeli to ty wysyłałeś, a nie ktoś za ciebie, zgłoszenie do Gromdy, to no nie do końca liczyłeś na to, że ktoś się odezwie? Tak, dokładnie tak. Właśnie tak myślałem, że nikt się nie odezwie. To gdy się odezwali, to co człowiek sobie myśli? Łapie się za głowę, drapie się, mówi, a jednak co ja zrobiłem? Czy to jest radość, czy trochę obawa? Nie, no wiedziałem, że nie będzie lekko, no kurczę, no tu nie przychodzą faceci, którzy kurczę się głaszczą po główkach, tylko po prostu chcą te głowy urwać, tak? I wiedziałem, że po prostu będzie ciężko, no ale no co, no lubię to od 17 lat, kurczę, pod dyskotekami, czy tam w jakichś innych tam sytuacjach w pracy, czy coś, no po prostu dawałem sobie radę, tak? Więc jak na ulicy sobie dałem radę, no to mówię, w tym ringu też sobie dam radę, tak? Lepiej, gorzej, ale no jakoś sobie dam, tak? No ja właśnie słyszałem, że przez te 17 lat Japy nikt nigdzie nie znokautował. No nie, no terapia była robiona regularnie. Właśnie to jest taki nick, taka ksywka inna Japy, nie z Gromdy, ale z życia, czyli terapeuta. Możemy, bo to jest bardzo ciekawa historia, która za tym stoi, możemy o tym powiedzieć, skąd ta ksywka terapeuta? No ksywka jest dlatego, że po prostu no negusy, które chodzą po naszym mieście, pięknym mieście, które przyjeżdżają do naszego miasta, tak, nieraz po prostu na imprezie się napiją za dużo, tak, za bardzo sobie po prostu dużo wyobrażają, sieją po prostu patologię, nie lubię czegoś takiego i po prostu takich ludzi trzeba leczyć. No, leczyłem ich w jeden sposób, który potrafię, no to dostawali na łeb, no i była terapia, tak. No, tak to wyglądało i kolega kiedyś powiedział, no terapeuta, no uzdrowił go, od razu się po prostu zmienił, tak. To człowiek z misją, rzeczywiście. Wracamy do Gromdy. Czy ta walka z Maximusem to była dla ciebie motywacja, żeby za to wszystko zabrać się poważnie? Bo ja też, nie każdy może o tym wie, może już wie, ale podziwiam to, że człowiek, który ma pracę, która tak go pochłania, znajduje gdzieś ten czas na treningi. Rzeczywiście teraz udało ci się zająć tym jeszcze bardziej na poważnie? Tak, no ja jestem kierowcą ciężarówki, tak, od poniedziałku do piątku jeżdżę, normalnie pracuję po 15 godzin, staram się robić dwa treningi, no jest ciężko w trasie, zjeżdżam w piątki, bo tak sobie ustaliłem po prostu z szefem, staram się, żeby po prostu w klubie trenować w piątek, później w sobotę na przykład dwa treningi, w niedzielę kolejny trening, czyli no, cztery takie jakby sesje treningowe od piątku, po to po prostu, żeby poprawić swoją kondycję, siłę uderzenia. No i przede wszystkim, kurczę, no technikę, tak? Kiedyś tam dużo lat trenowałem, no ale jak ktoś robił, po prostu miał dłuższą przerwę, no i po prostu samą siłownią żył, tak? No to wiadomo, że te umiejętności trochę jakby zanikły, tak? Te, które nawet kiedyś tam miałem, tak? No teraz musiałem po prostu
przypomnieć sobie to wszystko, żeby po prostu też ciało zaadaptować do tego, żeby po prostu mogło to wykonać, tak? To, co po prostu kiedyś się tam już nauczyłem, powiedzmy, tak? Na tej zasadzie. No i to była dla mnie motywacja, no. I to jest dla mnie też szansa, no, którą na pewno wykorzystam. A jeżeli widzi się swojego rywala na ważeniu, jeżeli jest ten face to face, jeżeli można spojrzeć sobie głęboko w oczy, to można jakiekolwiek wnioski co do niego wyciągnąć? Jakieś wrażenie pierwsze zrobił na tobie? No, jest też duży, tak? No, ale zobaczymy, czy po prostu, no, czy to jest tylko siłownia, czy też jakieś tam umiejętności, tak? No jutro sprawdzimy. Nie chcę po prostu źle mówić o swoim rywalu, no bo każdego rywala trzeba szanować. No co poczułem, jak patrzyłem w oczy? No spokój, ja zawsze czuję spokój, jak patrzę. Bardziej po prostu, jak patrzę na przeciwnika, no to jest, dla mnie to jest spokój. Bardziej mnie właśnie to stresuje, czyli ta kamera. No to mnie po prostu zabija, tak? No ale jutro tego nie będę widział, tylko będzie dobra bitka, myślę. No właśnie zauważyłem, bo tak w ostatniej chwili dostrzegłem, że gdzieś tam siedzisz, tak patrzysz na mnie, liczyłeś, że już tych wywiadów dziś nie będzie więcej. To jest dla ciebie też pewnie duże zaskoczenie, z jakim zainteresowaniem wiąże się Gromda i jakim zainteresowaniem też potem cieszycie się wy zawodnicy. No tak, ale myślę, że każdy normalny chłopak, który jest tutaj w Gromdzie, to nie przyszedł tutaj po to, żeby ktoś, kurczę, się nim interesował, tak, żeby robić wywiady. Tak jak widzisz, ja tego unikam, ja tego nie potrzebuję. Ja przyszedłem się tutaj bić i może po prostu kiedyś będę miał z tego chleb, tak? Ale wiesz, że Danie, to zainteresowanie też jest ważne i Gromda jest także dla kibiców, którzy chcą was poznać po prostu bliżej. Dokładnie, no dlatego teraz staram się to im dawać. Bardzo się cieszę. A jutro dam dużo więcej na pewno. No i na to przede wszystkim liczymy. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę i mocno trzymamy kciuki za dobrą walkę jutro. Dzięki. Żółwik. Dziękuję. Gromda 8. Już 18 marca. Kup pay-per-view na Gromda TV.